I tak. Tak właśnie wygląda silnik z głowicą, z popychaczem. Tutaj jest ten tak zwany zaworek, o którym wcześniej mówiłem. O, on się otwiera tak. Poprzez popychacz. O. I jak się otwiera, wpuszcza powietrze i tłok. I sprężone powietrze pcha tłok na dół. Tak właśnie to działa. Tutaj jest ten ciężarek, o którym wcześniej mówiłem. Głowica, tutaj wszystko. O, będę kręcił i... O, kręcę kołem zamachowym i widać, jak poprzez popychacz zaworek się otwiera. I tutaj wystarczy tylko dmuchać powietrze i silniczek chodzi. I kiedy zawór się nie przytyka czy coś, no i się zatrzymuje. Te koło zamachowe kiedyś było dwa razy większe, trzy razy większe i wtedy silnik chodził tak fajnie na niskich obrotach, ale teraz odchudziłem trzykrotnie te koło zamachowe, zmniejszyłem jego rozmiary. No i teraz silnik na niskich obrotach za bardzo nie chce chodzić, a na wysokich obrotach, tak w miarę jak dla tego silnika chodzi. No i to by było na tyle. Tak wygląda mój cały silnik. Z klocków Lego. I też nie trzeba, i to jest dowód na to, że nie trzeba mieć jakichś super ekstra klocków Lego Technicsa, tylko wystarczą najzwyklejsze klocki i można silnik zbudować. Jedynie trzeba mieć o takie wałki tylko, kilka takich o takich wałków i można się pobawić fajnie. Tu przedtem była tak zwana taka miska olejowa, ale ze względu na częstą awaryjność tego silnika co chwilę musiałem ją ściągać i poprawki tu robić i mnie wkurzała, no i nie, już nie robiłem do końca i tak właśnie wygląda. O, zaworek się przyciął coś chyba, czy nie? A wypadł. O, tak, tutaj wypadł z tego, trzeba go włożyć. I chodzi dalej bardzo ładnie wszystko. I dla ciekawski, teraz ma on ustawione na prawe obroty silnik. Tak to miał. Tak można zmieniać, czy tam lewe, czy prawe, tylko trzeba tutaj... Tutaj tam w środku trzeba na wale to ustawiać, ten popychacz trzeba tam ustawiać, o.